Poczekaj, draniu, my cię dostaniem. Tak śpiewaliśmy, ale nie dostaliśmy go. W 2013 roku, po blisko 20 latach, sąd pierwszej instancji uniewinnił Stanisława Kociołka. Potem rok później sąd apelacyjny utrzymał tę decyzję. Nie dostaliśmy go, bo taka była Trzecia Rzeczpospolita, taki był wymiar sprawiedliwości Trzeciej Rzeczpospolitej. Wymiar sprawiedliwości, który w dużym stopniu był kontynuacją poprzedniego systemu, tego systemu, z którego wywodził się kat Trójmiasta, jak brzmią słowa tej samej piosenki. I dlatego ten testament, który zostawili nam w spadku tragicznie pomordowani stoczniowcy, dokerzy, robotnicy, studenci, młodzież, również żołnierz Stanisław Nadratowski, który został zamordowany za odmowę wykonania rozkazu strzelania do niewinnych ludzi. To jest wielkie świadectwo, dzięki któremu dzisiaj możemy żyć w wolnej Polsce i ten testament wypełniać. Niedługo po tamtych wydarzeniach i po wydarzeniach grudnia 1981 roku Ronald Reagan w Izbie Gmin mówił: ta walka trwa. Trwa w Polsce, trwa w Czechosłowacji i będzie trwała jeszcze długo. Może na początku XXI wieku zmieni się system komunistyczny. Reagan nie docenił naszej determinacji, determinacji naszych stoczniowców, naszych robotników, naszych studentów, naszych patriotów. Nie docenił i to jest wielka nadzieja. Również dla nas dzisiaj, wczoraj i jutro, że w czasie, kiedy chcemy lepszej Polski, to warto o nią się starać. Warto być Polakiem i walczyć o tę Polskę, bo ona może być już tuż, tuż. Dużo szybciej może nadejść, niż nam się wydaje. Winni jesteśmy im pamięć. Winni jesteśmy pamięć również takim wspaniałym kaznodziejom, księżom, jak zmarły niedawno ksiądz Stanisław Szwajkosz, który szedł z pomocą rodzinom wtedy pomordowanym, uczestniczył w tych nocnych pogrzebach, haniebnych dla władzy komunistycznej, która wtedy pokazała swoje straszne, zbrodnicze oblicze i ta kurtyna wtedy opadła. I nie było już potem wątpliwości nigdy, czym jest ta władza, która się mieniła władzą robotniczą, a tak naprawdę była władzą antynarodową, władzą, która prowadziła do zniewolenia i która to zniewolenie podtrzymywała. Nasz poeta mówił: wolność krzyżami się mierzy. I rzeczywiście ta nasza wolność mierzy się krzyżami. Krzyżami miłosierdzia, ale też krzyżami wierności i krzyżami wolności, takimi jak te, które tutaj są dzisiaj z nami. Jesteśmy tym krzyżom winni wierność i wykonanie ich testamentu, a ten testament to wolna, silna i sprawiedliwa Polska.